Energia jest początkiem wszystkiego. To ona napędza ludzkość każdego dnia w kierunku jutra i zmian na lepsze. A my wciąż szukamy nowych sposobów, by pozyskiwać ją mądrzej i wydajniej. Ogień, woda, ziemia, powietrze – te cztery żywioły od zawsze nas fascynowały, a ich siła budziła respekt. Dziś dzięki nowoczesnej technologii możemy z niej korzystać. Energia odnawialna to energia przyszłości. Szansa dla przyszłych pokoleń, ale też temat, w którym będą mogli się wykazać giganci nauki. To będzie energetyczny odcinek, na który zapraszam. Łukasz Nowicki. Żywioły cztery, a uczestników piątka. Każdy z nich ma szansę na tytuł giganta nauki oraz 20 tysięcy złotych. Najwyższa pora poznać zawodników napędzanych pozytywną energią, wyłonionych w eliminacjach. Oto oni, proszę o wielkie brawa. Paweł Tabaka przyjechał do nas z Mławy. Paweł pracuje w branży energii odnawialnych. No dobrze, powiedz, w której z nich, tych energiach, mówię o energiach odnawialnych, upatrujesz największą przyszłość? Generalnie w każdej energii widzę przyszłość, czy to energia wiatru, czy to energia słońca, energia geotermalna. Każda energia odnawialna jest dla nas potrzebna. No i myślę, że każde ma zastosowanie i wykorzystanie. Brawa dla Kamila, proszę. Kamil Woroniecki, także z Mławy, jest regionalnym kierownikiem sprzedaży, także w branży energii odnawialnych. Wielką pasją Kamila jest muzyka. Przez lata tworzył zespół Najlepszy Przekaz w Mieście. Jaki to był przekaz gatunkowo? To był hip-hop. Panowie, Mława, Mława, to nie jest przypadek. Jeszcze obok siebie stoicie. Czy wy się znacie? Tak. Tak. Pracujemy w sumie w tej samej firmie, więc znamy się od kilku lat. Współpracujemy razem. Dzień dobry, Jarosławie. Liczną przetwarza. A. Kolektor słoneczny. B. Układ generacyjny. C. Ogniwo fotowoltaiczne. D. Układ tranzystorów. Poprawna odpowiedź to C, ogniwo fotowoltaiczne. Wszyscy odpowiedzieliście dobrze. 5 razy zielony kolor. Kamilu, dziękuję bardzo, że wystartowałeś. W którym roku ma to nastąpić według założeń tego pakietu? A w 2040, B w 2045, C w 2050, D w 2055 roku. W 2050 roku, za 28 lat, 5 razy zielono, proszę o brawa. Jarosław niezmiennie, bezbłędnie. 50...